i później wyrzucane na składowisko. Gwarantuję, że te odpady są zbierane selektywnie, a następnie rozsortowywane i wywożone do przetworzenia, do papierni, do przetwórni tworzyw. Jeżeli komuś na sercu leży środowisko, to na pewno należy to robić. Tak. Oprócz tego, zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie, od przyszłego roku będzie wprowadzony tak zwany system dualny. Na początku w zabudowie jednorodzinnej, później będzie ten system jak gdyby obejmował coraz szersze kręgi mieszkańców. I będziemy dzielić na frakcję czystą, czystą mokrą i pozostałą suchą w zabudowie jednorodzinnej, w zabudowie wielorodzinnej niskiej, odwrotnie, na czystą, suchą i pozostałą mokrą. Sprawy się komplikują. No, przystąpimy również do szeroko zakrojonej edukacji ekologicznej. Będziemy tłumaczyli, jak robić, będziemy tłumaczyli, co gdzie wrzucać w poszczególnych zabudowach. No bo to trzeba wytłumaczyć, co to za frakcje. Tak, będziemy to tłumaczyć, już jak praktycznie przygotowujemy taki program edukacyjny, program promujący system selektywny i już praktycznie za niedługo będziemy ten program wdrażać w życie. Jest to o tyle ten skomplikowany w zasadzie podział, o tyle istotny, że zupełnie inne odpady powstają w zabudowie jednorodzinnej, tam gdzie mamy jakieś trawniki, przydomowe grządki, ogródeczki i tak dalej, tam powstają dość duże ilości frakcji biodegradowalnych. W zabudowie jednorodzinnej wysokiej z reguły nie mamy trawników, nie mamy ogródeczków, więc tam tej frakcji bio powstaje mniej. Za to lepiej sprawdza się zbiórka czystej frakcji suchej, czyli właśnie makulatury, tworzyw sztucznych itd. I to będziemy sypowali do jednego worka, a pozostałe elementy do drugiego worka. Mamy też bardzo ambitne plany wprowadzenia zabudowy do zabudowy wielorodzinnej wysokiej. Od roku 2012 też prowadzenie systemu dualnego. To wszystko przed nami. Będziemy bardzo ściśle pracować nad tym, współpracować ze społeczeństwem. Będziemy się też uczyć od innych. Dzisiaj rozmawiałem z jednym z konsorcjantów, z firmą Vauchet, która ma dość duże osiągnięcia w prowadzeniu systemu dualnego we Francji. Od nich będziemy też czerpać doświadczenia. Te wszystkie doświadczenia tych, którzy już taki system wdrażali, będziemy starać się przekładać na warunki gdańskie. Oczywiście dostosowując je do wymogów Gdańska, bo Gdańsk jest jednak miastem historycznym o bardzo zróżnicowanej zabudowie. Mamy w końcu i elementy średniowiecza, mamy elementy XXI wieku. Dlatego musimy się do tego wszystkiego dostosować. Czasami ktoś zadaje mi takie pytanie podstawowe, a po co to wszystko? Czy nie lepiej rzeczywiście zrzucać te odpady na jedną wielką pryzmę, na jedną, drugą, trzecią, czwartą? No i sobie leżą, nawet jak ta butelka PET rozkłada się 400-600 lat, no to co nam szkodzi? No cóż, wydaje się, że tego miejsca na tej ziemi wcale nie jest tak dużo. My stosujemy takie hasło, pożyczyliśmy ziemię od naszych prawnuków. Ja nie chciałbym, żeby mój prawnuk brodził po pas w jakichś rzekach składających się ze starych butelek PET, które ja kiedyś tam dawniej wypiłem. Tak, wcale nie chciałbym, żeby się bawił w piaskownicy, pod którą będą butelki po piwie, które wypijał jego pradziady. Chyba nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żebyśmy to wszystko przetworzyli w ten sposób, żeby te dzieci mogły żyć. Idę pod prąd, no bo segregacja odpadów rzecz w całej Europie modna, ale czasami zadaję takie podstawowe pytanie. Rzeczywiście po co? Po to, żebyśmy żyli lepiej, żebyśmy żyli w czystym środowisku, żebyśmy, tak jak powiedziałem, kiedyś mogli spojrzeć sobie w oczy, kiedy nasze wnuki, prawnuki będą bawić się w piaskownicach. Oczywiście każde przetworzenie odpadów, każda czynność wymaga pewnych nakładów. To oczywiście kosztuje. Najtańszą formą dotychczas, najtańszą formą było składowanie w ziemi. Dlatego stąd też pytanie, dlaczego podwyżki, dlaczego to wszystko ma kosztować. Każda czynność nas kosztuje. I wydatek energetyczny, nawet jak pan redaktor przyjeżdżał tutaj do mnie, to też poniósł pan koszty dojazdu, prawda? Po to tylko, żeby społeczeństwo mogło usłyszeć pana i mnie w radiu. I to kosztuje, ale z drugiej strony dzięki temu mamy komunikację, mamy rozwój cywilizacji. Z drugiej strony, gdybyśmy tylko sypali do tej dziury, no to za chwilę nie będziemy mieli gdzie żyć, bo będziemy mieli wszędzie składowiska odpadów, ale chyba nie o to chodzi. I dlatego chcemy to przetwarzać. Z drugiej strony, za chwilę nie będzie wcale najtańszą forma składowania, ponieważ rząd polski wprowadza systematyczne podwyżki opłaty z tytułu wykorzystania środowiska, czyli te tak zwane opłaty marszałkowskie. Za każdą tonę odpadów w tym roku, płacimy, która idzie do składowania, płacimy dodatkowo 75 zł do marszałka. W przyszłym roku ma to być 100 zł.
w następnych latach ma to wzrosnąć nawet być może do 200 zł. Więc to składowanie wcale nie będzie najtańszą formą. I po to rząd polski wprowadził tą opłatę, żeby opłacało się przetwarzać odpady. Każda tona przetworzonych odpadów będzie się wiązała z tym, że nie będzie trzeba odprowadzać opłaty marszałkowskiej. Czyli de facto przetwarzanie może się okazać tańsze, pomimo tego, że kosztuje, od składowania według cen, które będą w przyszłości. Ekologia to wcale, albo niekoniecznie, to musi być wrażliwość, to może być ekonomia. No, ekologia to jest przede wszystkim ekonomia, tak? Środowisko to jest ekonomia. W zasadzie wszystko możemy przeliczyć na złotówki czy na euro. Z jednej strony każda czynność, która kosztuje dzisiaj, to rzeczywiście jest wydatek pieniądza, ale z drugiej strony trzeba pomyśleć o przyszłości. Jeżeli w przyszłości będziemy musieli dokonywać dodatkowych czynności, żeby oddychać, żeby móc chodzić po ziemi, oczyszczać to, oczyszczać rzeki, oczyszczać powietrze, to może się okazać, że taniej jest dzisiaj wydawać pieniądze, niż w przyszłości usuwać skutki naszej dzisiejszej działalności, powiedzmy, lekceważenia sobie działań związanych z ekologią. Można na to spojrzeć jeszcze, na to składowisko można spojrzeć jeszcze w inny sposób. Chodzi o to, żeby te śmieci czy odpady nie leżały przy naszym domu, takim naszym domu, którym jest Trójmiasto, którym jest Gdańsk. Znaczy, to składowisko musi, bo generalnie nie ma procesów, które pozwalają na zagospodarowanie w 100% wszystkiego. Dlatego skoro podjęliśmy decyzję, że skoro tutaj już od iluś tam lat jest składowisko, to nie ma sensu pozostawić tego miejsca i budować następnego. Każdy proces technologiczny ma jakieś pozostałości. Jeżeli mówimy o tutaj tym procesie biologiczno-mechanicznym, to mówimy o 50% redukcji. Jeżeli mówimy o wprowadzeniu dodatkowo, w drugim etapie, spalania frakcji energetycznej, to również mówimy o pewnej pozostałości. Zakładamy, że około 30% to będzie tego odpadu balastowego. Ja nawiązuję do tego, że mówił Pan kiedyś, chyba rok temu, że jeżeli nie będziemy zmniejszali ilości odpadów, to ta pryzmat w szczebółkach bardzo szybko nam narośnie. Trzeba będzie, będziemy mieli za tam 5 czy 6 lat problem, bo trzeba będzie budować gdzieś kolejne miejsce, tworzyć kolejną pryzmat. Dokładnie tak. Jeżeli nie podjęliśmy działań, to za 12... Problemy no to jeszcze problemy społeczne, bo nikt nie chce mieć koło siebie składowiska. Dokładnie. Do szadurek jakoś przywykliśmy. Co prawda są głosy, że no, trochę wybiewa torebek, trochę czasami czuć. Oczywiście no, te działania, które podejmujemy, spowodują, że to ilość tego wydzielanego gazu będzie dużo mniejsza. Drastycznie zmaleje. Na pewno nie będą wypiewane woreczki foliowe, bo one zostaną wyseparowane w sortowni. Dlatego tutaj będziemy w zasadzie składowali tą frakcję mineralną, frakcję balastową, z którą praktycznie nic się nie da zrobić. Natomiast całą resztę będziemy się starali przetwarzać poza szadulkami. I tego typu działania, na tego typu działania właśnie jesteśmy nastawieni, żeby maksymalnie dużo z tych odpadów wyciągnąć i poddać je recyklingowi albo materiałowemu, albo energetycznemu. Szadułki za lat kilka już będą w takim razie swego rodzaju fabryką, do której będą przyjeżdżały nie ciężarówki, nie śmieciarki z odpadami, ale można powiedzieć z surowcami. No na pewno tak. Zakładamy, tak jak powiedziałem, że zredukujemy o 50% będziemy odpady, będziemy wyprodukowali, czy wyseparowywali surowce wtórne, będziemy produkowali kompost. Już dzisiaj próbujemy na bazie produkowanego przez nas kompostu hodować rośliny. Mamy dość dobre osiągnięcia. W tej chwili nasz ogródek liczy sobie 20 tysięcy sztuk drzewek w 120 gatunkach roślin. Dlatego no jest to pewien ewenement. Ja nie znam innego składowiska w Europie, na którym hodowano by drzewa i krzewy ozdobne. My się tego uczymy. Mamy tutaj bardzo dobrego ogrodnika, mamy coraz lepsze efekty, także niedługo być może będą Państwo mogli kupować od nas rośliny ozdobne, które u nas na kompoście będą rosły. Dziękuję bardzo. A kiedy będziemy mogli mówić o tym, że w Gdańsku mamy składowisko no, na prawdziwie europejskim poziomie? 8 sierpnia podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Jest to konsorcjum PBG, Hydrobudowa Polska, Hydrobudowa 9, tutaj trójmiejska firma Doraco i francuska firma Gosze. To konsorcjum zobowiązało się, że w przeciągu 24 miesięcy buduje zakład. Nowoczesny zakład biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów. Przy czym kwatera składowa musi być budowana najpóźniej do 15 grudnia przyszłego.